Frank Tenpenny gra w GTA San Andreas rolę największego chuja złoczyńcy, który stoi za tym całym syfem, który to bacznie obserwujemy z perspektywy CJ-a przez całą fabułę gry. Franki naprawdę zacnie sobie we łbie pewien misterny plan ułożył niegdyś. Otóż jego operacja zakładająca wykorzystanie kraku, a także gangów działających na obszarze Los Santos dała mu władzę, czyli to co jełopów podnieca najbardziej. Na początku Tenpenny był zwykłym ogórem, jednakże jego zadziorna osobowość pozwoliła mu na przestrzeni wielu lat wypracować mocną pozycję w szeregach Departamentu Policji z Los Santos. Był on bowiem przełożonym w grupie Crash. W Crashu, czyli jednostce oddelegowanej do walki z gangami ulicznymi, Tenpenny działał sobie z innym chujem policjantem, Edim Pulaskim. Z czasem dołączył do nich także, zapewne wciąż aktualny rekordzista długości w oddawaniu moczu, Jimmy Hernandez. Hey, Hernandez, you gonna come here all day? Który swoją drogą odegra dosyć istotną rolę w dalszej części historii. Wracając do Tenpenny'ego, to ten, wbrew temu co można by sobie myśleć, swoją policyjną robotę wykonywał naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście nie dlatego, że miał dobre intencje i dlatego, że chciał być dobrym gliną. Tenpenny miał po prostu w tym swój interes. Otóż Frank hamował zapędy gangów operujących na terenie Los Santos. Robił to w bardzo mądry sposób. Gdy jedna z ekip, na przykład Ballasi, zaczynała rosnąć w siłę, to Tenpenny od razu sprzedawał jakieś info innym wrogim ekipom, co by oni mogli skrzydła tej rozwijającej się podciąć. Dlaczego? Ano wszystko po to, żeby ta pierwsza ekipa nie zyskała zbyt dużej przewagi i nie chciała tych słabszych do reszty wybić. To dość logiczne jest. W końcu, jeżeli jedna z ekip poczuje się zbyt pewnie, to będzie chciała zaatakować inne, aby uzyskać więcej terenów czy wpływów. Zatem w taki oto sposób, nie brudząc sobie rąk i nie narażając swojego własnego życia, Tenpenny odwalał dla Crashu kawał dobrej roboty. Jednakże ten podstępny chuj policjant miał z tyłu głowy drugi, do tego bardzo misterny plan, który skrupulatnie krok po kroczku wdrażał. Plan ten był rzecz jasna związany z zarobieniem gotóweczki. W pewnym momencie dla Tenpenny'ego pojawiła się idealna do tego okazja. W stanie San Andreas, a dokładniej mówiąc w San Fierro, zaczęła działać nowa organizacja. Był nią Syndykat Loco. Syndykat został stworzony w ramach tajnej operacji rządowej Contras, która to miała na celu w dosyć nielegalny sposób zebrać środki na finansowanie rebelii w Ameryce Środkowej. Mówię nielegalny, no bo kasa była zdobywana poprzez sprzedawanie narkotyków za pośrednictwem różnych gangów. Ogólnie temat jest hiperobszerny. Ciekawy też oczywiście jest, więc dlatego pozwolę sobie wam przypomnieć, że macie wideo na kanale, które zostało temu wszystkiemu poświęcone. Na ekranie końcowym wam zostawię ten film jak coś. Wracając, no to syndykat dysponował ogromną ilością bardzo chodnego, zwłaszcza w tamtym czasie, towaru, którym był krak. No i tu Tenpenny'emu się oczka zaświeciły. Szczwany chuj policjant wiedział, że ma przecież spory wpływ na gangi w Los Santos. Zatem mógłby te gangi wepchnąć w ten narkotikuenowy cyrk. Gangi opychałyby siuwaksik na ulicach, a on se z tego procencik zabierałby i rączek nazbyt nie nabrudził. Plan rewelacja, co nie? Tenpenny długo się nie namyślając dogadał się z syndykatem oraz Ballasami. Chciał on jednak mieć w swojej ekipie jeszcze gang Families. Problem w tym, że zieloni to nie za bardzo w te całe dragi chcieli wchodzić. To znaczy Sweet nie chciał, bo on tradycję chciał pielęgnować. Czyli zabić to se chętnie kogoś tam zabił, seksy z prostytutkami to też lubił kurde, no i haraczek wiadomo też był dla niego cacy. Cukiereczek nawet buty dla Kendall jakiemuś legitnemu sprzedawcy ciężko pracującemu na chleb lubił podpierdol ukraść od czasu do czasu. No ale za dobrego człowieka i tak się uważał, bo swoim przydupasom z getta zabronił siuwaksiku sprzedawać. No i czego tu nie kumasz człowieku? Tenpenny zatem dogadał się z inną ważną w szeregach Family z osobą, czyli z amatorem kurczaków Smokiem. Chicken man, no discussion. Tenpenny powiedział, że on to nie będzie tych debilnych przekonań Sweeta tolerował, no i że Smoke to ma odjebać, zabić Sweeta. Stanie się dzięki temu nowym liderem Families, no i do tego parę dolarów sobie do czynszu dorobi. Smoke oczywiście zgodził się na plan tego chuja policjanta, no bo kochał pieniążki ponad wszystko. Finalnie Smoke trochę wymiękł, bo nie miał odwagi zabić swojego dobrego ziomka z piaskownicy. W związku z tym zabicie Sweeta spadło na Ballasów. Ballasi, jak każdy wie, no to totalne ofermy są. Everybody in the hood know ballers are pussies. Wjechali zatem na Grove, obszczelali chałupę, w której cukiereczka nie było i do tego jeszcze Bogu ducha winną babę zabili. Jaja jak berety. To wszystko spowodowało to, że CJ zjechał na rejon z powrotem. Frank w związku z tym burdelem, co tu się odpierdupcolił, zmienia nieco plan i postanawia przełożyć go na później. Tenpenny zamierza najpierw pozbyć się konkurencji, która także ma chrapkę na współpracę z syndykatem. Mowa tu głównie o Wagosach i ewentualnie Rosjanach, którzy też chcieli w tym swoje paluchy zamoczyć.
Tak czy siak, z uwagi na to, że CJ zjechał do miasta, to ten pani postanawia to wykorzystać. Wrabia CJ'a w morderstwo Pendlebury'ego, którego to sam Crash wcześniej kropnął, no bo ten się bawił w szeryfa. Pendlebury chciał bowiem nakablować do wydziału wewnętrznego na ten paniego, że on to niegrzeczny chłopak jest i w ogóle, że łapówki jakieś bierze od gangsterów. No w każdym razie, szantaż ten paniego działa. CJ boi się, że ten pani wpieprzy go do puchy i faktycznie wrobi w zabicie tego całego Pendlebury'ego. W związku z tym robi wszystko, co ten pani mu każe. Zarówno w zadaniach dla Crashu, ale także i w zadaniach dla Big Smoke'a, który to dostawał przecież wytyczne od Tenpeniego, CJ głównie napastowuje tych wagosów, no i tych Rosjan. Gdy już było wszystko cacy, to policjant chciał w końcu zrealizować swój niecny plan. Najpierw trzeba było jednak kropnąć pana Słodkiego. Stąd na Sweeta przyszykowana została kolejna pułapka. Finalnie plan znowu został przez Ballasów fachowo popsuty, ale chociaż Sweeta udało się za kraty wpakować. Tenpenny, aby wyeliminować ryzyko, że CJ coś namiesza, wywodzi go na wiochę i każe mu trzymać się z daleka od miasta, grożąc, że jeżeli się nie posłucha, to Sweeta ktoś w więzieniu. Co do wydarzeń w Los Santos, to Smoke przejmuje Families. Tenpenny ugrał to wszystko po mistrzowsku. Teraz tylko wystarczyło już spijać śmietankę i angażować CJ'a w uciszaniu i przechwytywaniu dowodów od jakichś tam Zenonów, co próbują Tenpenny'ego podkablować. No sami wiecie, jak to jest. Z jednej strony Tenpenny odwalił swoją robotę perfekcyjnie. Gangusy przestały w końcu biegać po mieście i się wyżynać na potęgę, bo kaskę razem sobie na tym kraku zarabiali. Inne gangi, jak Aztekasi czy Ruscy, byli tak słabi, że nie zamierzali się w ogóle wychylać, bo zaraby w cymbał dostali i by po robocie było. Ale no problem był w tym, że połowa miasta ćpała na potęgę, co zwracało uwagę różnych osób, którzy aspirowali do bycia tymi dobrymi samurajami. Czyli w skrócie mówiąc, jesteśmy w miejscu, gdzie Tenpenny musiał zajmować się eliminowaniem wszelkich kapusiów. Wykorzystywał rzecz jasna często do tego CJ'a. Na początku misja Badlands, gdzie CJ zabija świadka koronnego, który to chciał zeznawać przeciwko Tenpenniemu. Następnie misja 555 WeTip, gdzie CJ wrabia prokuratora, który prowadził sprawę korupcji policjanta, podkładając mu do auta 2 tony marihuanę. Nieco później misja Snail Trail, gdzie CJ pozbywa się dziennikarza, który wypisuje w swoich artykułach różne rzeczy, które to po prostu nie były na rękę jednostce Crash. W tej misji CJ zabija też pewnego reportera, który rzekomo szukał brudów na Pulaskiego. Poza tym mamy jeszcze misję Misappropriation, w której to z kolei CJ pozbywa się pewnych agentów rządowych oraz wykrada dokumenty, prawdopodobnie zawierające jakieś tam mocne brudy na Tenpenny'ego i całą tą cyrkową spółkę. Mocne tematy dzieją się też w misji High Noon. Okazuje się tam, że Jimmy Hernandez również okazał się być wtyką. Grube jest też to, że CJ w czasie tej misji postanawia, także nieco z dupy, urwać jajka Pulaskiemu, bo nagle już przestaje bać się tego, że Sweeta w więzieniu ktoś wyda. Ma to sens, owszem, głównie dlatego, że Torino od pewnego momentu był gwarantem bezpieczeństwa Sweeta. Głupie jest to, że Torino już od dłuższego czasu gwarantował Sweetowi to bezpieczeństwo, a CJ i tak biegał za interesami Tenpenny'ego. No ale mniejsza, Tenpenny zostaje sam. Jest w dodatku pogrążony, bo wydział wewnętrzny jest bliski udupcenia go na dobre. W końcu Jimmy, który przebywał z nimi praktycznie cały czas, dobrze wiedział, co Tenpenny kombinuje i jakie wałki przeprowadza. No a wiedząc, że Hernandez nakablował do wydziału wewnętrznego o tym wszystkim, można spokojnie stwierdzić, że Frank miał po prostu przejeb. W ciężkiej sytuacji był. Przez to całe zamieszanie z kapusiami Tenpenny nie miał czasu kontrolować swojej własnej operacji. To spowodowało, że Smoke przejął całą tę szopkę. Amator Kuraka zjednoczył wszystkie gangi z Los Santos i dokoptował do tego jeszcze rifasów z San Fierro, no i wybudował sobie własną fabrykę, odcinając się kompletnie od syndykatu, który to w sumie i tak został rozwalony przez CJ'a. Tym samym Smoke odciął się od Tenpenny'ego, który nawet nie miał jak na to zareagować, no bo bez przerwy musiał się kryć przed wydziałem wewnętrznym. Pod koniec gry jednakże Tenpenny wynajął sobie jakiegoś prawnika czarodzieja, który zdołał oczyścić go ze wszystkich zarzutów. Trzeba przyznać, że wymiar sprawiedliwości w świecie przedstawionym w San Andreas był nic innego jak zajebisty. Tenpenny zatem wiedział, że musi zmywać się z miasta, póki na mieście nie zostanie rozszarpany na strzępy. Ciężko było to jednakże Tenpenny'emu zrobić, no bo grosza przy dupie nie miał. Tenpenny postanowił zatem wykorzystać fakt, że CJ będzie się wpraszał do chałupy Big Smoke'a, żeby go tam ciachnąć. Mężczyzna wówczas by se tam za nim poszedł, zajmowałby trochę kaski i na końcu kropnąłby jeszcze samego CJ'a. Po tym wszystkim zwiałby daleko w pizdu, daleko by zwiał i tyle by go widzieli. No ale Tenpenny oczywiście zapomniał, że igra z kompletnie niezniszczalnym psychopatą, jakim był CJ, no i finalnie dostał za swoje.
Podsumowujące zatem to wszystko nieco, to ten pani na pierwszym etapie zrobił mega plan, który nie najgorzej zrealizował. Potem jednak stracił kontrolę nad lejcami od tego zaprzęgu, co stało się wtedy, gdy nie dostrzegł, że miał w swoim zespole kreta, Jimmy'ego Hernandeza. Jimmy to jedna z najbardziej niedocenianych postaci gry. Do tego był jeszcze jeden problem, a mianowicie CJ. To jest w ogóle mega śmieszna sprawa, co nie? No bo ten pani wysługiwał się CJ-em przez całą grę. Do tego CJ zgadzał się na wszystko bez żadnego problemu i wyciągał ten paniego z bagna cały czas. Finalnie ten pani zlekceważył CJ-a, co było jego największym błędem. Aby uzupełnić wiedzę odnośnie dzisiejszego filmu, to obejrzyjcie sobie odcinek, który macie na górze, czyli o grupie Contrast, oraz ten na dole, czyli o Hernandezie i Pendlebury. Ja tymczasem żegnam się z wami, dziękuję na sam koniec patronom za wielkie wsparcie, no i mam nadzieję, że słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się i do zobaczenia, strzałeczka!